W tym roku zbieramy pieniążki oczywiście znowu na dzieciaczki malutkie, ale również na pompy insulinowe dla kobiet chorych na cukrzycę będących w ciąży. A wynika to chociażby z tego, że cukrzyca nazywana jest w tej chwili chorobą cywilizacyjną, zapada na nią coraz więcej osób. Zapadają dzieci, zapada młodzież, zapadają dorośli. Chodzi o to, żeby po prostu też zwrócić uwagę nas wszystkich na to, jak groźną i zataczającą szerokie kręgi chorobą jest cukrzyca. W tym roku będzie przede wszystkim WOŚP, ten nasz, miał znacznie szerszy zasięg, ponieważ chcemy zrobić WOŚP na terenie 3 powiatów i stąd nazwa tego WOŚP-u, WOŚP Bieszczacki czy Sztab Bieszczacki. Mianowicie cały powiat sanocki, cały powiat leski, oczywiście z tymi miastami i powiat bieszczacki, gminy bieszczackie, a w mieście w Ustrzykach Dolnych będzie grał taki odrębny sztab, ale też w ramach tego dużego sztabu. Chcemy połączyć nasze siły, połączyć nasze pomysły, chcemy się w tych działaniach wspierać, wyznając zasadę, że razem możemy zrobić więcej, razem możemy zrobić lepiej, bo będziemy wykorzystywać nasze dobre doświadczenia, próbując eliminować to, co nam czasem dotychczas nie wychodziło. Postaramy się, aby tym razem ewentualnych potknięć było jak najmniej, albo je w ogóle wyeliminować. Uważamy, że działając razem będzie nam i łatwiej, a poza tym jest jeszcze jeden cel, mianowicie promocja regionu jako całości. I chcemy pokazać walory turystyczne każdej małej gminy w każdym z naszych powiatów. Uważam, że jest to też cenne dla samorządów zarządzających tymi gminami.